wszystkie kontakty, elektrykę mamy na odpowiedniej wysokości. No i żeby woda nam mogła wpłynąć do budynku, mamy specjalne zawory, którymi napuszczamy i spuszczamy wodę. Tak, tak, bo Munio lubi sobie tak wpuścić wodę i po prostu mówi, że jest jakby super i w ogóle nie ma roboty i to tak sobie wejdzie, wyjdzie, tylko dzwoni do mnie i mówi, przyjedź, trzeba to wszystko wynieść. Co jest ciekawe, że nie ma wilgoci w Młynie. Nieważne, czy to jest powódź, czy po powodzi, przed powodzią, czy nigdy jej nie było. Nie wiem, jak kto to przewidział, ale jest idealnie posadowiony. Nie ma problemu w ogóle z czymś takim jak wilgoć w tym budynku. Dobrze, mówiłaś, że tutaj tak naprawdę niewiele się działo kiedyś, kiedy ten młyn jeszcze pracował, czyli gdzie się działo? No idziemy na górę wreszcie. Chodźmy. Co to? No maszyny chciałaś zobaczyć. Super, co to jest? Ta maszyna służyła do czyszczenia zboża. Po oczyszczeniu dopiero było można robić z nim, z tego zboża mąkę. Czekaj, tam się wsypywało tam na górze? Tak, tam się wsypywało, podłogi nie było, więc można było wsypać, wypadało. Aha. I zbierając to zboże, wkładaliśmy do następnej maszyny, która już służyła do zrobienia mąki. No oczywiście tutaj otwierano najpierw drzwi i chłop podjeżdżał wozem, wywalał worki ze zbożem. No dobra, te maszyny to jest jedna rzecz, ale wy tutaj macie przepiękny widok, dopiero stąd go tak naprawdę można podziwiać. To jest najpiękniejsze miejsce. Siadasz tam sobie wygodnie i patrzysz się i nic ci więcej do szczęścia nie trzeba. Młyn na każdej kondygnacji ma około 100 metrów, czyli sumarycznie mamy 300 metrów obiekt. Plus tarasy, duże tarasy zewnętrzne, które są absolutnym atutem, bo raz chronią od słońca, raz od deszczu, więc to jest część domu, nie wliczona w metraż, ale która tak naprawdę jest najbardziej przez nas używana. Co my tu mamy? No tutaj mamy sypialnię, ale musisz tutaj zobaczyć. Jezu, co to? No i zajrzyj, proszę. O jacie, to jest najdziwniejsze łóżko, jakie w życiu widziałam. Ale poczekajcie, co to jest w ogóle, jakaś łódka? Stara maszyna, która odsiewała mąkę, która spadała do skrzyni na dół. Słuchajcie, czy ja mogę wejść do środka? No chodź, no właśnie chciałam cię namówić, ale widzę, że nie musiałam. No uważaj na głowę. O. Mogłabym mieć teraz 6 lat, ale w sumie jak mam 39, też mi się tu podoba. Nie, dawaj. Super. To była dobra decyzja, żeby kupić młyn? Bardzo dobra.